W celu zademonstrowania drugiej reakcji, czyli reakcji biuretowej, przygotowałem dwie probówki. Jedna z roztworem wodnym żelatyny, a druga z wodnym roztworem glicyny dla porównania. Do obu tych probówek dodam troszkę roztworu, znaczy nie tak całkiem trochę, ale generalnie roztworu NaOH, który będzie w zdecydowanym nadmiarze w stosunku do ilości CuSO4, roztworu CuSO4, który tam dodamy. Może wstrząsnę zawartością tych probówek i teraz do każdej z nich dodam po kilka kropelek rozcieńczonego roztworu siarczanu miedzi. Najpierw do tej probówki i wstrząsnę zawartością. Chwilkę to oczywiście potrwa, ale widzimy, że generalnie osad, który tam powstał w wodorotlenku miedzi, powoli się roztwarza i daje roztwór o charakterystycznej fioletowej barwie. Jeżeli oczywiście odpowiednio poczekamy, to cały ten osad ulegnie roztworzeniu i po prostu otrzymamy klarowny fioletowy roztwór. Z kolei do drugiej probówki, oczywiście ponieważ jest to związek wielkocząsteczkowy, makrocząsteczkowy, no to to tutaj trochę dłużej trwa, ponieważ on ma trochę ograniczoną możliwość dyfuzji, dostęp grup, odpowiednich grup oczywiście wiązań peptydowych w takim łańcuchu polimerowym jest trudniejszy do osadu niż w związku małocząsteczkowym, gdzie ta cząsteczka ma większą możliwość ruchu i dostania się odpowiednich wiązań grup funkcyjnych do osadu. Jeżeli teraz zrobię to samo z roztworem glicyny, to zwróćmy uwagę na to, że od razu powstaje piękny kompleks o intensywnie niebieskiej, wręcz szafirowej barwie, podobnie jak to ma miejsce w przypadku cukrów. Dodamy troszkę więcej, widzimy, że intensywność tego koloru nam zdecydowanie wzrosła. Piękna szafirowa barwa. Możemy zresztą porównać wygląd obu probówek, żeby zobaczyć między nimi kontrast. Białka, generalnie polipeptydy, oligopeptydy dają właśnie charakterystyczne fioletowe, z tym, że oligopeptydy tam zawierające kilka reszt aminokwasowych mogą dawać bardziej czerwone, natomiast dłuższe łańcuchy polipeptydowe właśnie takie bardziej fioletowe zabarwienie. A natomiast wolne aminokwasy, o czym często nie pamiętamy, właśnie tworzą kompleksy z wodorotlenkiem miedzi o takiej właśnie intensywnie niebieskiej barwie. Oczywiście możemy białko wykryć nie tylko w oczywiście na przykład żelatynie, bo żelatyna jest generalnie produktem białkowym, ale na przykład w innych produktach. Spróbujmy zobaczyć, czy uda nam się zrobić to samo w mące pszennej. Tutaj mam troszeczkę podgrzaną właśnie taki sobie roztwór, no nazwijmy to roztworem po części białek z mąki. Dodamy tam troszkę i zobaczymy, czy uda nam się uzyskać fioletową barwę. To oczywiście może troszeczkę potrwać, może trochę zwiększę obroty. O, już widzimy, że powoli zaczyna się pojawiać fioletowe zabarwienie. Myślę, że już możemy zobaczyć dla porównania. Zobaczmy, że nie jest to kolor niebieski, tylko jest to kolor fioletowy. Potwierdziliśmy obecność białek w mące pszennej. Ok, to wszystko. Pozdrawiam.